Dzień dobry, witam wszystkie osoby bardzo serdecznie. Rozpoczynamy 46. odcinek programu Świat Gwiazd Wywiadów Czas. Dzisiaj moim gościem będzie pan Mateusz Kmiecik. Poczekam, aż pan Mateusz do nas dołączy i tradycyjnie rozpoczniemy wywiad. Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby, które już dołączają. Chciałbym wam również podziękować przy okazji za aktywność na live, w którym ja uczestniczyłem, w którym ja udzielałem wywiadu. No, dzień dobry. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że udało nam się połączyć. I na początek zapytam o to, jak mija panu ta dzisiejsza sobota. A, dobrze, właśnie jestem w garderobie w Teatrze Narodowym, ponieważ mieliśmy rano próbę wznowieniową, właśnie ją skończyliśmy, a o 16 gramy spektakl, więc dzisiaj dzień sponsoruje Teatr Narodowy. Czyli ciekawie, bo robi pan to, co kocha. No tak, dokładnie, zgadza się. To właśnie przejdźmy do tego właśnie aktorstwa, do tej pana miłości. Jak rozpoczęła się ta droga? To było przeznaczenie, czy jednak przypadek? Chyba ani jedno, ani drugie. Przeznaczenie to za dużo powiedziane, a przypadek to chyba za mało powiedziane. No po prostu gdzieś sobie wybrałem tę drogę. Gdzieś widziałem, że w tym kierunku mogę się spełnić i to może być jakaś, powiedzmy, przyszłość. No i po prostu poszedłem na egzaminy do szkoły teatralnej i udało się. No i tak się to od paru lat toczy. Obecnie oglądamy pana w bardzo popularnym serialu TVN7 Papiery na szczęście, gdzie wciela pan się w takiego, że tak to nazwę, patologicznego Chrisa, byłą gwiazdę piłki nożnej. Jak ocenia pan tę postać? Ja jestem, powiem szczerze, bardzo szczęśliwy, że taka propozycja do mnie spłynęła i gdzieś realizacja tego miała miejsce i znaczy ma miejsce, bo jeszcze to kręcimy. Bardzo się z tego cieszę. Zawsze wolę grać postacie bardziej charakterystyczne niż postacie, jak ja tu mówię, o kupowaniu masła i mleka w sklepie. Więc jestem bardzo szczęśliwy, że gram coś takiego. I tak, dość dobrze to ująłeś. To jest patologiczny człowiek. Dlatego też jego rodzina od niego ucieka. No, nie mogę zdradzić trochę, co będzie dalej, ale na pewno Chris przejdzie przemianę, ale w którym kierunku, to już nie mogę zdradzić. A osobiście pan chciałby, żeby ta przemiana się pojawiła? Tak, no to dla aktora czysto aktorsko jest to bardzo ciekawe, żeby jednak gdzieś ten bohater ewoluował na przestrzeni czasu. No bo jakby granie tylko i wyłącznie na jedno kopyto, tylko darcie się na swoją rodzinę i tak dalej, nie miałoby sensu na przestrzeni tam powiedzmy 50 odcinków i zrobiłoby się to dość nudne, więc z aktorskiego punktu widzenia, tak, bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszyło, gdyby Chrisu przeszedł jakąś przemianę. Właśnie przejdźmy do tego darcia, bo w jednym z wywiadów przyznał pan, że właśnie przy scenie niszczenia obrazu stracił pan głos, ponieważ ta scena trochę się przeciągnęła. I czy to właśnie dla pana była taka najtrudniejsza scena do zagrania w tym serialu, czy jednak okazała się ona taką śmieszną sceną? Znaczy to z pierwotnego punktu widzenia było dość trudne, ponieważ umówiliśmy się z Adą Kalską, jak i z Reginą Zawadzką, czyli reżyserką serialu, że będziemy to robić improwizowanie, że po prostu Ada, czyli Marta, moja żona, ma wziąć obraz i go zniszczyć. I pierwotny plan był taki, że zostanie on zniszczony za pierwszym uderzeniem na rączce od walizki na kółkach. A ja w tym czasie mam wybuch agresji i złości na pół piętrze w przeszklonej toalecie. No ale niestety obraz został tak fenomenalnie zrobiony i przygotowany na tak trwałym płótnie, że cała akcja trwała dobre kilkadziesiąt, jak nie ponad minutę, czy blisko 2 minuty akcji, i Ada nie mogła rozwalić tego i waliła o poręcz schodową, o podłogę, o wszystko, co miała w okolicy. Nie mogła tego rozbić, a ja przez tam blisko te 2 minuty darłem się i
na drugi dzień. To była jedna z ostatnich scen tego dnia i na drugi dzień od rana, od 6 mieliśmy zdjęcia i obudziłem się o 5 rano i nie potrafiłem powiedzieć kompletnie nic. Także tutaj szapoba dla naszego kierownika planu Maćka, który biegał za mną z kubkiem ciepłej wody i w każdej przerwie mi ją podawał, żeby ten głos w miarę wracał, ale udało się. Ale tak, to była pierwotnie najtrudniejsza scena, wyszła jedna z najśmieszniejszych. No więc tak. To bardzo ciekawe, ponieważ trzeba było w tej scenie zaimprowizować, a ciężko byłoby zrobić dubla, gdyby ten obraz odrobinkę się zniszczył. Znaczy nie, mieliśmy przygotowane 4 obrazy. Były przygotowane cztery, namalowane 4 identyczne obrazy, więc jakby mieliśmy szansę na 4 duble, no właściwie na 3, bo dobrze, żeby tamten jeden został w razie czego jeszcze do, powiedzmy, kontynuacji, jeżeli by się jakaś taka trafiła, że musiałby być cały obraz. Więc mieliśmy 3 duble, tak naprawdę udało nam się to zrobić w pierwszym. Więc no dobrze, dobrze, bo jeżeli miałbym jeszcze 2 duble się tak drzeć, to bardzo możliwe, że następny dzień zdjęciowy byłby odwołany. To super, że tak wyszło i właśnie najwięcej scen w tym serialu odgrywa pan właśnie z panem Piotrem Ligenzą. Czy to właśnie z nim ma pan taki najlepszy kontakt na tym planie? Tak, my z Piotrkiem się już znamy wcześniej, poznaliśmy się tam w innej produkcji, gdzieś tam na zdjęciach próbnych też się mijaliśmy, więc my z Piotrkiem się bardzo dobrze znaliśmy już wcześniej. No nie ukrywam, że cieszyłem się, że to akurat Piotrek będzie grał mojego przyjaciela serialowego. No bo jeżeli relacje czysto ludzkie, prywatne są na bardzo dobrym poziomie, no to się siłą rzeczy będzie przekładało na serial, więc mam nadzieję, że to się przekłada i z Piotrkiem trzymamy dobrą sztamę i trzymamy dobry poziom jako Krisu i Mireczek. A czego właśnie życzyłby pan swojemu bohaterowi? Czy może tego, żeby ta terapia przyniosła jakieś rezultaty? Powiem szczerze, że nawet nic bym chyba mu nie chciał życzyć. Czekam na zaskoczenie. Mamy tutaj bardzo dobrą ekipę scenarzystów, którzy są bardzo kreatywni, więc nawet nie śmiałbym im nic podpowiadać, tylko czekam na to, co oni ze swoją kreatywnością tutaj zrobią i z Chrisem, więc ale na pewno nie będę zawiedziony, więc nieważne, w którą stronę to wszystko pójdzie, wydaje mi się, że robią kawał dobrej roboty i będzie dobrze. Tak, dokładnie, ponieważ to zaskoczenie jest ogromne. Jestem po 4 odcinkach z przyszłego tygodnia. Oglądam je sobie właśnie na playerze i przyznam, że działo tam się tak dużo, że już można nie nadążyć nad wszystkimi imionami. Bardzo dużo się dzieje. Jest to taki bardzo ciekawy serial, który wciąga od pierwszego odcinka. Tak, no tam jest bardzo dużo wątków też. Od samego początku właściwie było wpuszczone bardzo dużo wątków i bardzo dużo takich planów aktorskich dziejących się w przeróżnych miejscach. Więc jeżeli faktycznie nie będzie się na bieżąco, to można się pogubić w tym wszystkim. No ale mam nadzieję, że ci, którzy oglądają, są na bieżąco, więc. Jak widzimy często na pana stories, bywa pan często na siłowni. To taka pana wielka pasja. Robi pan to dla formy czy dla zdrowia? Może dla jednego i drugiego? Dla formy, dla zdrowia, dla czyszczenia głowy. Mamy tak, że w tym zawodzie, jeżeli pracujesz dużo, to oznacza, że pracujesz od poniedziałku do piątku cały czas, a w weekendy jeździsz albo na plan, albo jeszcze wieczorem przychodzisz do spektakl na spektakl, jak dzisiaj właśnie jest sobota, a ja spędzam cały dzień właściwie w teatrze. Więc dość istotne jest to, żeby dobrze dla higieny pracy i dla kolegów wokół, żeby czyścić sobie na bieżąco głowę i przychodzić raczej z pozytywną energią, a nie narzekając na plan czy do teatru. Więc to jest chyba bardzo istotne też jest dla mnie te treningi z powodów zdrowotnych, ponieważ miałem bardzo mocno rozwalony kręgosłup. Tam już mnie jeden neurochirurg chciał kłaść na stół operacyjny. No i tak jakoś przypadkiem trochę to wyszło, że wpadłem na te treningi i zadzierzgnąłem się z trenerem, który mi wyciągnął ten kręgosłup, a teraz tak naprawdę po 2 latach tego wyciągania trenujemy razem. No i co? No i tak, no.
Kolejnym seriale, z którego pana znamy, jest serial Zakochani po uszy, gdzie wcielał pan się z biznesmena Andrew z kiełbaskami. Jak wspomina pan właśnie pracę nad tym serialem, ponieważ niestety nie jest on już emitowany? No ja bardzo dobrze to wspominam. Właśnie papiery na szczęście jakby weszły w zamian za Zakochanych po uszy, bo są w podobnej formie i w podobnej godzinie emisji. No ja to wspominam fenomenalnie. Ja przyjechałem pierwszy raz na plan jakieś 3 lata temu na dosłownie chyba 4 dni zdjęciowe, jakieś 3 odcinki, coś takiego to było. Wpadłem jako epizod i po 2 latach tak naprawdę mnie przywrócili do tego serialu, bo tak się, że tak powiem, spodobało to, co zaproponowałem w swoim pierwszym pobycie w Krakowie na planie. No i wróciłem do tego serialu i ja wspominam fenomenalnie tego gościa. To była jedna z najbardziej pojemnych postaci, którą miałem, ponieważ przepraszam, Andrew nie bał się niczego i mógł zrobić wszystko. Jakby każdy tekst, który by napisał przypadkowy człowiek, mieściło się w granie Andrew. Więc no i poza tym on był bardzo zabawny, taki ze smakiem, dość prosty chłopak. To się przyjemnie oglądało i też grało. Miałem wspaniałych ludzi wokół siebie. No i cóż, no i Andrew Kiełbasa się zakończył, ale no zobaczymy, czy definitywnie, może Zakochani po uszy kiedyś wrócą. Miejmy taką nadzieję. Właśnie tak jak pan wspomniał, Andrew był taką szaloną postacią, niczym Chris. Trochę się od ciebie różnili, ale byli tymi szaleńcami. I właśnie tu się rodzi kolejne pytanie. Którą postać grało się panu łatwiej, Andrew czy Chrisa? No, Chris jest na pewno bardziej złożony, ponieważ Chris ma dużo więcej problemów z uzależnieniem, czy też czysto problemów psychosomatycznych. Więc tutaj Chris jest bardziej złożony. Andrew był przyjemny i był napisany jako postać komediowa, i to zawsze. Jeżeli gramy postać komediową, a dramatyczną, to zawsze ta komediowa jest delikatnie łatwiejsza do grania w przebiegu psychologicznym. Ale nie jest całkowicie łatwa, no bo wiemy dobrze, że można zagrać i komedię, i komedię. Jedna będzie fenomenalna, druga będzie katastrofą. Więc Chris jest na pewno trochę bardziej złożony. Ma więcej problemów ze sobą, z rodziną, z otoczeniem. Ma bardzo dużo bodźców, które na niego wpływają, zarówno jak i rodzina, jak i narkotyki, jak i Mirek, który też go ciągnie gdzieś w swoją stronę. Przyjemność mam chyba z grania obu bardzo dużo. Znaczy, miałem z Andrew bardzo dużą przyjemność i z Chrisa mam równie potężne przyjemności. A jakie są pana takie największe marzenia związane z aktorstwem? Czy chciałby pan zagrać takiego łagodnego baranka? I nie wiem, na chwilę obecną jest tak, że to, co mi los przynosi, tam, gdzie przychodzę na zdjęcia próbne, czy to, co dostaję w propozycjach do zagrania, bardzo mnie satysfakcjonuje. To jest za każdym razem jakiś progres, to jest za każdym razem coś większego, coś bardziej złożonego, coś trudniejszego. Więc nie mam czegoś takiego wymarzonego. Miałem jedną rolę w szkole aktorskiej, marzenie, żeby zagrać geja. Ponieważ moje warunki nie odpowiadają, że tak powiem, typowemu homoseksualiście, aczkolwiek znam takich, którzy nie jeden by się zdziwił, że jeden chłopak czy drugi jest homoseksualistą. Więc, ale no, w Polsce tak się obsadza. W Polsce nie obsadza się raczej przeciwko warunkom. Oczywiście nie wszędzie, ale w większości przypadków jest tak, że potrzebujemy dany typ i w danym typie szukamy. I miałem takie marzenie, no i mogę tutaj zdradzić chyba tobie jako pierwszemu, że to marzenie mi się spełni niebawem, bo taką propozycję dostałem i niebawem będę wchodził na plan, ale niestety nie mogę nic na razie więcej powiedzieć.
To trzymam kciuki i niedługo na pewno się wszystkiego dowiemy. Chciałbym przejść do takiej trzeciej znaczącej produkcji dla pana, produkcji historycznej telewizji polskiej, Korona Królów. Wcielił się pan tam właśnie w potrzebszego Idziego, który namieszał trochę w głowie królowej Annie. Czy to była taka fajna podróż do XIV wieku? Czy to się panu podobało, bo była to produkcja kostiumowa? Tak, no to jest na pewno coś innego niż mamy na co dzień, niż granie w serialach. No w filmach się oczywiście kostiumowe rzeczy też pojawiają, ale zdecydowanie rzadziej niż w serialowych, więc to była na pewno bardzo ciekawa przygoda. Ubrać się w te szaty sprzed kilku wieków na bardzo długi okres, no bo to nie był, tak jak mówię, to nie była fabuła, którą się kręci tam przez powiedzmy 2 czy 3 miesiące i zapomina się o tym projekcie, tylko to był długofalowy projekt. I ja w tym projekcie właściwie nie wiem do końca ile byłem, ale chyba rok czy ponad rok. Nieregularnie, ale byłem, więc fajna to była przygoda. Bardzo dobrze wspominam tam tych ludzi, ten plan. No, oczywiście obsadzili mnie w roli podrywacza królowej. Nie ukrywam, bardzo mnie to cieszyło. Z miłą chęcią wracam do Marty Bryły, która grała wtedy królową Jadwigę. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo fajna partnerka, super aktorka. Więc tak, no cóż mam więcej powiedzieć? No, cieszę się, że tam trafiłem. Cieszę się, że zaliczyłem taki epizod w swoim życiu i idźmy dalej. Idźmy dalej do kolejnego pytania, właśnie o pasję, ponieważ już wiemy, że pana wielką miłością i pasją jest aktorstwo, również sport, siłownia. A jakie są takie inne pasje na wolny czas, na taki weekend dla aktora? No, to jest chyba głównie tylko i wyłącznie rodzina, ponieważ tego czasu niestety jest tak mało. Przepraszam, bo tu wylałem sobie wodę, muszę ją wytrzeć. Tego czasu jest w życiu aktora tak mało, że jeżeli ma się już rodzinę, to chce się poświęcić ten czas dla rodziny. Właśnie byliśmy teraz kilka dni na takim wyjeździe na Mazurach. Zdarzyło się, że mieliśmy ja i moja partnerka 3 dni wolnego, więc od razu wyskoczyliśmy, bo w tym roku niestety wakacji nie mieliśmy i się nie zapowiadają, żeby w tym roku kalendarzowym jakiekolwiek jeszcze były. Więc w wolnym czasie tak naprawdę albo siadam na kanapie, jeżeli nie muszę się uczyć żadnego tekstu ani nic, tylko odpalam jakiś program i oglądamy telewizję z partnerką. A jeżeli mamy już właśnie więcej czasu, to jedziemy albo do rodziny, do mnie do Wielkopolski, albo do Lubelskiego, do mojej partnerki, albo wyjeżdżamy gdzieś po prostu razem, tak jak na Mazury. No, ale niestety, tak jak mówię, nie ma tego za dużo. Cieszmy się, że jest tyle, ile jest. Dokładnie. Jakie rady dałby pan takim przyszłym aktorom, przyszłym osobom, które właśnie chciałyby wykonywać zawód aktora? Jakie właśnie te osoby powinny mieć cechy? Jaki powinien być aktor XXI wieku? Pierwsza rada, nie róbcie tego. Nie, no to jest wspaniały zawód, ale trzeba poświęcić temu cholernie dużo czasu, jeżeli chce się zrobić naprawdę coś fajnego i coś istotnego w tym zawodzie. Jeżeli chcemy złapać serial, w którym chcemy grać 10 lat i odcinać od tego kupony, to nie ma z tym większego problemu. Na pewno coś się trafi. Ale jeżeli chce się robić coś naprawdę istotnego, jednak pracujemy gdzieś w tej sferze kultury, która kształtuje, no, mam nadzieję, najwięcej młodych ludzi, ale i dociera do każdego wieku człowieka. A więc jeżeli ktoś się decyduje na to, żeby być aktorem, to chyba najistotniejsze jest to, żeby podczas tych 4 lat, które spędza się w szkole, 4,5 roku, to 9 semestrów jest, żeby naprawdę tam spróbować trochę pozbawić się własnego życia prywatnego, ale pracować jak najwięcej, pokazywać się jak najwięcej łapać znajomości, jak najwięcej się ogrywać, jak najwięcej łapać też znajomości wśród profesorów, bo to są ludzie, którzy później najczęściej albo cię zatrudniają, albo jesteś po prostu ich równorzędnym partnerem na scenie czy w filmie. Więc chyba najistotniejsze jest to, żeby czas 4 lat w szkole spędzić maksymalnie w tej szkole. No, ponieważ jeżeli ktoś chce iść na te studia, chce iść w tym kierunku,
To nie są studia jak u niektórych kolegów, że 5 miesięcy się baluje, a na miesiąc przed sesją się zbierasz i nie, to nie jest w ogóle ten rodzaj. Tutaj jest od poniedziałku do niedzieli, siedzi się w szkole, jest praca, więc jak ktoś ma mocny charakter, ma przysłowiowe jaja, zapraszam, 4 lata spędzić tam maksymalnie, jak się da, wykorzystać ten czas. I później można robić dobre rzeczy. Właśnie, to takie ciężkie zobowiązanie, ale może być satysfakcjonujące, jak widzimy, ponieważ wielu aktorów ma za sobą świetną drogę, bardzo dużo spotkało ludzi na swoim życiu. I właśnie moje pytanie następne trochę się nakierunkowuje do tej wypowiedzi. Kto według pana jest takim najwybitniejszym polskim aktorem, nad którym można byłoby się wzorować? Czy w ogóle warto się nad kimś wzorować? Nie no, do wzorowania się jest w naszym kraju cała elita fenomenalnych aktorów. Żeby wybrać z tego wszystkiego tak naprawdę najlepszego, to jest chyba trudna sprawa. Ja mam taką swoją faworytkę, która jest niezależnie od płci i wieku, uważam, że jest jedną z najlepszych aktorek w tej części Europy, jak nie w całej. Jest to Agata Kulesza. Miałem przyjemność z nią spotkać się raz na planie. To jest bardzo wysoki poziom inteligencji, który przekłada się na to, co robi, na to, jak kreuje swoje postaci. Jest niezwykle elokwentna, jest kulturalna. Ja, jak się z nią spotkałem, byłem chyba jeszcze w szkole lub zaraz po szkole, więc jakby ten całkowity no name, nikt nie wiedział, kim jestem i bardzo dobrze tak musi być. I pamiętam, że jak się jej przedstawiłem na pierwszym dniu zdjęciowym, to drugiego dnia zdjęciowego, jak przyszliśmy o 6 rano na śniadanie, to ona pamiętała moje imię, chociaż zagraliśmy dzień wcześniej pół sceny ze sobą, gdzie powiedziałem 2 zdania. Więc to jest bardzo, to mnie zaskoczyło i to było bardzo miłe, więc jakby poziom kultury tej kobiety w ogóle przekracza wszelkie normy w tym kraju. I to jest zwierzę aktorskie. No, jak wystarczy prześledzić karierę Agaty, no to ona gra od komedii po dramaty i ma taki wachlarz, że potrafi w jednej i w drugiej rzeczy, które są bardzo zbliżone do siebie, zagrać tak całkowicie odmienną postać, że po prostu mózg pęka. Więc ona jest chyba takim wzorem moim właśnie, jak mówiłem, pomijając wiek i płeć. Ale obok nich jest no, masa ludzi, z którymi mam szczęście też się spotykać. Jest Jerzy Radziwiłłowicz, jest Jan Frycz, Jan Englert. Mam nadzieję kiedyś się spotkać z Wieckiewiczem, Robertem. Mam nadzieję, że się spotkam kiedyś z Adamem Woronowiczem. No, jest ogromna rzesza aktorów w tym kraju, od których można się uczyć i mam nadzieję, że od nich uczyć się nie przestanę i będę nadal. Tak, dokładnie, jest pełno takich osób i mam nadzieję, że za parę lat to właśnie na panu będą się wzorować młode pokolenia. Już się boję. Właśnie, zagrał pan też epizodyczne role. Wspomniał pan właśnie przed chwilą o takiej epizodycznej, ale ja wymienię takie tytuły: Ojciec Mateusz, Niania w Wielkim Mieście czy Wojenne Dziewczyny. Czy podoba się panu praca właśnie nad tak zwanym jednoodcinkowcem dla aktora, czy jednak ciężko jest wejść na taki plan? No, znaczy ciężko nie, ale też nie jest najłatwiej, bo wchodzimy do środowiska na dzień dobry, którego bardzo często w ogóle nie znamy. No, powiedzmy, znamy może aktorów i kilka osób na krzyż z ekipy, z którymi gdzieś się minęliśmy wcześniej, ale wchodzimy do środowiska, które już jest ugruntowane, które ma swoje zasady, przyzwyczajenie i tak dalej, więc ważne jest chyba, żeby wchodząc na taki jedno-dwudniowy epizod do filmu, istotne jest, żeby jakby nie zaburzyć im tej hierarchii, którą oni posiadają, bo się, że tak powiem, obrażą i się wykopcą stamtąd. Ale zdecydowanie bardziej lubię projekt, który jest długofalowy, na który trzeba poświęcić trochę czasu i trzeba się do niego przygotować. Kiedyś pół żartem, pół serio powiedziałem, że nie jestem stworzony do grania małych ról. To pół żartem, pół serio, chyba okazuje się coraz bardziej serio. Tak jak już pan wspomniał, jest właśnie pan teraz w teatrze i zapytam właśnie, wspominając te rady, czego nie nauczymy się, czego aktor nie nauczy się przed kamerą, a nauczy się tego w teatrze. I tak na odwrót.
No, chyba jest jedna taka główna zasada, którą kiedyś usłyszałem właśnie od Jana Englerta w szkole i wydaje mi się, że ona najlepiej obrazuje różnicę między planem zdjęciowym a sceną, że w teatrze trzeba zagrać, a w filmie trzeba pomyśleć. Oczywiście nie wyklucza to jedno i drugiego. W teatrze dobrze też jest myśleć, a przed kamerą czasem dobrze jest coś zagrać. Ale chodzi o ten niuans, żeby nie być przed kamerą za bardzo. Nie, jakby to zgrabnie ująć, przed kamerą musisz czuć i być, a w teatrze musisz pokazać to czucie i bycie. Więc to jest chyba taka największa różnica. No i oczywiście najistotniejsze jest widz. W teatrze gramy przed żywym widzem i mamy informację, jak gramy natychmiastowo. Prawda? Jeżeli gramy coś zabawnego, to widz na to reaguje. Jeżeli gramy coś parszywie i nudno, to widz po prostu w pierwszym rzędzie śpi. W filmie tego nie mamy, ponieważ robimy cały film i przychodzimy do niego na premierę. Nie mamy na niego jakby wpływ, który jest bardzo istotny, czyli montaż. Nie mamy na to wpływu. Znaczy, niektórzy aktorzy, głównie hollywoodzcy, zastrzegają sobie, że są podczas montażu całego filmu i nadzorują to wszystko. No ale u nas w Polsce tak nie jest, więc nie mamy naprawdę na to wpływu. Możemy zobaczyć, podejrzeć na monitorze w trakcie kręcenia na planie, jak wyszła nam dana scena, ale nad całością nie mamy mocy sprawczej. I tę moc sprawczą mamy właśnie w teatrze. Tutaj jakby po tym całym okresie prób z reżyserem, ze scenografem, z choreografami, później zostajemy tylko i wyłącznie my na scenie, więc my jakby panujemy w 100% nad tym, co robimy, jak robimy. I czasem, nie wiem, mała zmiana pauzy czy akcent na inne słowo potrafi zburzyć całą scenę. Już nie ma czasami, bardzo często nie ma żartu. Mam właśnie w dzisiejszym spektaklu, który gram, mam pewien żart, który zaciągam taką ukraińską, kozacką właściwie, ukraińską. No cześć. Taką kozacką ukraińską gwarą i nie zawsze ten żart wypada, jeżeli zrobię pauzę w innym momencie. Więc to jest chyba główna różnica między kamerą a sceną. Bardzo zasadnicza różnica. Chciałbym panu podziękować bardzo serdecznie za ten wywiad, za to, że znalazł pan czas. Życzę dużo zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń. Pozdrawiam wszystkich aktorów z serialu Zakochani po uszy i Papiery na szczęście, którzy tutaj również przez chwilkę byli. Jeszcze raz życzę panu wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego, dobrego weekendu. Do widzenia. Do widzenia.